Cześć, witajcie moi drodzy. Ja jestem Jadrog85, a to jest Minecraft i moja seria Minecraft z modami na paczce JJ Pack. Jest to 9 odcinek tej serii. No i dzisiaj zajmiemy się troszeczkę naszymi farmami. Oj, na razie tutaj tą małą farmą drzew. Następnie zajmiemy się tworzeniem fermy? Rancha. Czyli czegoś ten deseń, jeżeli chodzi o zwierzęta, o owce. Między odcinkami byłem w kopalni. O, teraz tak, tutaj. Dobra, się chyba wszystko przypaliło. A nie, jeszcze się nie przypaliło. Jak widzicie, działa, tylko że nasz generator niestety przestał wyrabiać. No taka drobna wada. Także będzie trzeba pomyśleć o jakimś dodatkowym tutaj zasilaniu do tego. No ale to w przyszłości. Jak pamiętacie, mam zaplanowany big reactor, znaczy w niedalekie przyszłości mam zaplanowany big reactor, więc tutaj nie ma z tym problemu. Przede wszystkim musimy zacząć od stworzenia sludge boilera. Znaczy nie jest to najważniejsza rzecz, ale chciałbym już ją stworzyć. Chciałbym już to mieć z głowy. Chciałbym już to po prostu móc to wykonywać, tam te wszystkie rzeczy przerabiać, ten cały sledge. Więc jak widzicie, potrzebujemy teraz tak, znowu dwa furnace. Teraz tylko kwestia znalezienia tutaj gdzieś kobla. O, jest. Potrzebujemy sztuki dwie. Chciałbym sztuki dwie tego dokładnie, więc możemy tutaj już sobie to ułożyć. Następnie sledge boiler, iron geary. W sumie wiecie co, ja te piecyki jeszcze wezmę. Ja to po prostu ustawię tutaj, bo tutaj nie mam dostępu do surowców, a tu będę właśnie chciał stworzyć te podstawowe rzeczy, które muszę stworzyć tutaj z tych surowców. Iron geary na dole. Super. Dalej. Deception coil i machine frame. Deception coil i machine frame. Nie ma problemu z tym reception coilem. Bo to są dwie sztuki, tak? Znaczy ja ogólnie wiem, że będę potrzebował dwie sztuki tego. I machine frame, jak to się tworzyło? Aha, tingir, i wiem, że tego też będę potrzebował dwie sztuki. Tylko jeszcze muszę gdzieś jednego irona dorwać. O, jest, ok. Jesteśmy uratowani, że iron jest. Glass też. I teraz, no właśnie. No właśnie. Spruce wood, no niestety, ale jak się okazuje, czasem jeden crafting to za mało. Więc kładziemy to tak. Też mamy dostęp do tych podstawowych surowców, znaczy tej jednej skrzynki. W sumie wiecie co, ja to zrobię. Zrobię sobie 4. A nie, na co mi 4, jak ja potrzebuję tylko te 2. Dobra, mam machine frame. Teraz możemy to tutaj sobie wpakować w taki sposób. Sledge boiler. To mamy. Wiaderko jeszcze. Raz, dwa, trzy. I tutaj 2T, bo to jest standardowo. Dobra, mamy sledge boiler. Druga rzecz, jaką chciałem stworzyć, to jest rancher. Rancher. No i tutaj już widzicie, że tutaj też są te podstawy i tutaj jeszcze, no widzicie, tam mogę stworzyć te dodatkowe dwa tingiry.
Tak mnie coś tknęło, a jakoś się wybiłem to z głowy. Że przecież można by tego więcej stworzyć. No dobra. Pingiry, potem tak, dwie pary tych... A nie, tak, tak to miało być. Tak jest lepiej, dwie pary tych nożyczek. Dwie pary shieldsów. Raz, dwa. Raz, dwa. Na górze oczywiście będę potrzebował 2T i plastik pipe. No patrzcie, przejechałem nad tym 3 razy, jest. I plastik pipe, a to jest 6 tych 6 tych cudaków. Miał 7, 9, o jest 6. Nawet tak i 3 mi zostaną. Aha, że tutaj miałem chyba te 2 wzięte specjalnie do tego. Tak, zgadza się. Tak, tak, tak. I to możemy dać tutaj. Mamy ranchera. Ale to oczywiście też nie jest wszystko, co potrzebujemy stworzyć, bo teraz musimy zmienić modyfikację. Wszystkim tak, musimy sobie stworzyć więcej tych... teraz chyba fluidactyl wystarczą zwykłe. Tak mi się wydaje. Ja nie wiem, czy jeszcze gdzieś tutaj te fluidact hardened mam. To są temperature fluidact. Ale mamy ich tylko 5. Nie tak. Aha, czyli lead i 2 kopry. I teraz tak, o jest. 5. I bierzemy stąd kopra. I stworzymy drobny zapas tych fluidaktów. Ok. 35 nam powinno wystarczyć. No ale dobra. Przechodzimy teraz dalej. Do Railcrafta. Railcrafta. Do Railcraft. Modyfikacji Railcraft. No i teraz co musimy stworzyć, dwie rzeczy. Feed Station. Zanim to stworzymy, musimy sobie stworzyć Rolling Machine. Rolling Machine, gdzie ty jesteś? Rolling Machine. 4 pistony, crafting i 4 irony. No, come on. Zawsze wiedziałem, że to się może do czegoś przydać. Dobra, będę musiał potem jeszcze wybrać się po pistony. Do jednego tutaj z tych opuszczonych dungeonów. No i dobra, mamy rolling machine. Z tym, że... Właśnie. Problem polega na tym, że... Ten lawa generator, jak już mówiłem, nie wydala. To jest problematyczne mocno. Dobra, ale może jakoś sobie poradzimy tutaj w inny sposób. Teraz tak, tutaj ta skrzyneczka. Rubber. I teraz tak. Gdzieś musimy zamontować ten to rolling machine i to jest właśnie ten problem, że nie ma zbytnio gdzie. Jak to wygląda z energią? Z energią wyglądasz dobrze. A jakby tak chcę stworzyć jeszcze jeden lawa generator. No i to będzie chyba dobry pomysł. Lawa generator. To nie jest drogie. Dobra, ale idziemy spać, bo się on zrobi. To nie jest drogie, jeżeli chodzi o stworzenie, a może się naprawdę bardzo przydać. Ale nie wiem, czy nie stworzę dwóch, żeby nie ułatwić tam zasilania tych naszych pulweryzerów i spółki.
Bo na dzień dobry, tak mówię, na dzień dobry to wystarczyło do pulverizera, ale jak tam podłączyliśmy jeszcze kilka urządzeń, to już tak różowo nie jest. No sami widzicie, jak to wygląda. A myślę, że dwa lewe generatory powinny nam dać tutaj radę. Więc teraz tak. Wiem, że stworzymy sobie dwa. Tylko tak, tu mam 14 ironu. A jeszcze potrzebuję. Weźmy sobie do 35 powiedzmy. Stwórzmy teraz sobie dwa bloki ironu. Raz, dwa. Bo to potrzebujemy. Tam dalej co tam było? Aha, dwa furnace. Więc potrzebujemy znowu 16 kobla. Raz, dwa. To na dół i tutaj dwa te. Dobra, mam dwa lewe generatory. Teraz tak, ten hardnet fluidak potrzebuje na pewno, bo bez tego się nie obejdzie. O tego heated wyrzucę stąd. A tutaj podłączę to tak. Ok. I teraz Leadstone Flux Duct. Czy jeszcze gdzieś mamy te Leadstone Flux Ducty? Kurczę blady, no to jest... Właśnie tak wygląda, jak się ma bałagan w szynkach. Że się nie wie, gdzie co jest. A właściwie w każdej szynce jest to samo, a nawet i więcej. Coś tu było? Nie. Nie, dobra. Tu jedziemy. Leadstone, Flux Duct. Czyli tak, szkło, dwa lidy. Musimy tego więcej stworzyć. Bo tego będziemy teraz potrzebowali. 8, 10, 12, 14. Idziemy w taki sposób. Tak. Będzie potem potrzebne więcej szkła oczywiście jeszcze, ale to nie problem. Idealnie się rozłożyło. I to dajemy tutaj. Dobra, jest ok. Ja myślę, że teraz to powinno już zacząć wyrabiać. Tak. Z tym, że boję się, że mi może lawy braknąć, ale to... Tam cały czas pompa działa, więc nie ma z tym problemu. Teraz tak, running machine. No to jeszcze też musimy tutaj na razie gdzieś postawić. Tutaj ten teren tak jest do wyrównania. Więc tutaj nie ma z tym problemu. Musimy to znaleźć, to zróbmy to teraz. Dobra, jedno to. Nie jest problemem. Dobra, heated zostaje. Teraz tak, hardnet fluidact. Musimy to wziąć. I oczywiście w taki sposób to musi iść. Nie temperature, Leadstone flux duct. Musi iść z tego generatora, powiedzmy tutaj, do Rolling Machine. I teraz musimy się udać do po naszego drama. Z tym, że nie wiem, czy jeszcze jednego sobie nie stworzymy, bo widzicie, że coraz więcej tego zużywamy. Teraz więcej lawy jest używanej i jest to problematyczne. Czyli dobra, tutaj potrzebujemy sporo ironu. Potrzebujemy sporo ironu, więc już się tym zajmujemy. Cauldron. Pyk, 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 pyk. I raz, dwa. Mamy dram.
Więc teraz xik. I tak, nie do domu, a do lava drum. Takie oto miejsce. Tutaj, ała. Ja też właśnie surowce wydobywałem. I wiem na pewno, że ten lava drum, który jest tutaj, na pewno jest pełny. Nie, to nie było tutaj. Też nie było tutaj, ale tutaj też jest lawa, więc muszę o tym pamiętać, że w przyszłości będę musiał tam to wydobyć. O, to jest tutaj. To jest tutaj. Tak, 256 tysięcy. Chodź tu. I się zapełniaj. Widzicie, że to 20 tysięcy poszło szybko, bo taką pojemność wydaje mi się, że ma chyba nasza pompa. Ale głowy nie dam. Więc teraz tak, wracamy oczywiście do domu. I teraz musimy tak, wziąć sobie jeszcze jedną rzecz. Daj mi to migła gdzieś niedawno. Nasze serwo. No przecież widziałem na bank to serwo. Jest nasze serwo. Jest, jest, jest. Więc jest ok. To tak. I to tak. I teraz trzeba tylko tutaj zrobić disable. I ok. Zasilanie jest. Jest. I teraz zrobimy to w taki sposób. Tylko potrzebuję 4 te płytki, więc to teraz pytanie, czy tam było. A właśnie, steel ingot. Steel, 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 więc więc musimy de facto stworzyć sobie stal. A do stali potrzebujemy blast furnensa. Widać, zróbmy to tak. Steel, steel, steel. Ingot, mechanizm. Może ten z mechanizmu się jakoś łatwiej tworzy. Nie, a ten stinkera? Molten steel. Dlaczego się tworzy to molten steel? Bo przecież nie wiesz, że zostali tylko. No chyba żeby. Oj, no to mamy chyba drobny problem. Moi drodzy. Bo sandy steel dust. Induction smelter potrzebujemy. Albo alloy smelter. No więc sami widzicie, że trochę sprawy się komplikują. Induction smelter. Jest smelter. No to teraz jedziemy teraz. Potrzebujemy tak invargiry. No i tak dalej, i tak dalej. Invar. No jasne. Z tym, że mamy tylko jeden invar. Znaczy mamy jeden invangir. No i jest. Drobna lipa. Drobna lipa. Bo musimy mieć tutaj teraz iron i nikiel. Iron to nie jest problem. Chyba, że tu jeszcze gdzieś zostało trochę
Invaru. Jest Ferus. No właśnie, Invaru już nie ma, więc mamy o tyle problem. Tu jeszcze jest Ferus i Iron mamy. Potrzebujemy w sumie teraz tak, 4 sztabki, 6 sztabek. Czyli tak, byłoby 3 Ferusy i potem do tego 6 Ironów. Oczywiście z likwidacją. Likwidacją tego. Więc dobra, rzucamy to, co mam tutaj rzucić. I spadamy spać, bo teraz tutaj coś pewnie zaatakuje. Ale bardzo już mam tutaj teren nieoświetlony, więc jakoś tak to umkło. A muszę tutaj to wszystko wyrównać i oświetlić w końcu, bo inaczej tutaj nie pożyjemy za długo. Tak, a propos, jutro jest czwartek. Jutro odcinek będzie, tylko będziesz na starej wersji paczki. A w piątek już się powinien pojawić na nowej wersji. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak się powinno udać. Molten Invar. Ok, teraz będziemy mieli nasz Invar. Raz. No, come on. 2, 3, 5. A my potrzebujemy 6 de facto. I teraz tak, bo jeszcze jeden Invar Gear jest nam potrzebny. Jest nam potrzebny jeden Tingir. Jeden Tingir jest nam potrzebny, bo musimy stworzyć oczywiście tutaj naszego Machine Frame'a. I musimy stworzyć Redstone Reception Coil. I teraz to sobie układamy w taki sposób. I u góry tam jest bucket. Tak, potem będę musiał ułożyć oczywiście te pozostałe urządzenia, które stworzyliśmy. Ale później to muszę w ogóle wymyślić jeszcze miejsce. Starch boiler musi stać w jakimś takim w miarę bezpiecznym miejscu. I teraz tak, tutaj stawiamy to. Wow, coś nowego się tutaj widzę pojawiło. Teraz tak, od góry wejście będzie oczywiście. Tutaj te pozostałe blokujemy. Ok, i wyjście będzie tutaj. I my chcieliśmy stworzyć stal. Chcieliśmy stworzyć stal, więc to nam zostało tylko przepalenie ironu i węgla. De facto musimy sobie wziąć troszeczkę. Weźmy sobie 5 i 5. I myślę, że teraz to powinno wszystko ładnie zatrybić. Nie. Recipes. Lead. Ferus. Redeat. No teraz będę. Refined.
Iron. Nie. Invar. Gold aridity. O, jeloryt można robić z sandu i uranium ore. Dobrze wiedzieć. No, przy okazji poznamy troszeczkę receptur różnych. No kurczę blade. Naprawdę. Grafit. Tin. Aridity i tak dalej. Tiny, lidy, jeloryty. Kurczę blade, shiny, kobalty. Rafinowany iron. Aluminium, znowu jeloryt widzę. I tinkers alloy. Mana iron. Tiny. Osmium, lidy. No co jest? Chyba, że ja potrzebuję stworzyć ten rafinet. Jesteś rafinet iron i co mogę z ciebie stworzyć? Dusting na steel dust. Kurczę, czyli przydałby się do tego jeszcze jakiś jeden pulverizer albo coś w tym deseń. No nic, dobra moi drodzy, ja to rozgryzę już po odcinku, połącz się z tym, a tymczasem dzięki za uwagę, że wam się odcinek spodobał, dać łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie film do ulubionych, udać mi go znajomym, zostawcie komentarz, jeszcze raz dzięki za uwagę, no i cześć!